No i dzisiaj nad morzem będzie dość mocno wiać. Na razie ten wiatr jeszcze jest spokojny, ale w ciągu dnia zdecydowanie nabierze siły. W porywach może osiągać nawet prędkość do 70 km na godzinę. Wiatr będzie silny nie tylko nad morzem, ale także w zachodnich i północnych regionach. Na zachodzie będzie deszczowo w przedpołudniowych godzinach, we wschodniej połowie Polski jeszcze dość pogodnie. W każdym razie przed południem bez deszczu. Jak będzie w drugiej części dnia? Chmury będą się rozwijać, przyniosą nie tylko opady deszczu, ale również burze. Burz spodziewamy się w północnych regionach, na zachodzie kraju, gdzieniegdzie w centrum, a także być może zagrzmi w województwie podkarpackim, gdzie temperatura będzie dzisiaj najwyższa, to 26 stopni. Popołudniowe opady mogą się także pojawiać na Polesiu Lubelskim, Mazowszu, w regionie łódzkim i w Małopolsce. Ale najmocniejszych opadów dzisiaj spodziewamy się na Pomorzu i na Wybrzeżu. I tam prawdopodobnie te burze mogą być trochę silniejsze. Temperatura od 19 stopni w Szczecinie, przez 20-24 w głębi kraju, do wspomnianych 26 w województwie podkarpackim. Czyli trochę będzie cieplej niż wczoraj, mimo tego, że będzie więcej deszczowych i burzowych chmur. Ciśnienie cały czas spada, wczesnym popołudniem warszawskie barometry mają pokazać 992 hektopaskale. I co do tego wiatru, jeszcze raz przypomnę, najsilniejszy będzie nad morzem w północnych regionach, a także na zachodzie kraju. Kolejne dni też zapowiadają się z dość zmienną pogodą. Temperatura będzie od 20 do 25 stopni. Będą słońce, opady deszczu i mogą się trafiać burze. Do zobaczenia.